zaproszenie na salony maturzystów. Jest to wprawdzie znaczący wysiłek dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i ekspertów, taka rzesza ekspertów, która dzisiaj gości na salonach białostockich. Ileś tych godzin czasu poświęcić na, nie tylko na wystąpienia, ale też i na przygotowanie prezentacji, które będą i atrakcyjne, i które będą przede wszystkim przybliżały egzamin maturalny. Jednak uważam, że ten trud jest uzasadniony, ponieważ jest to forma dotarcia do szerokiej rzeszy maturzystów, którzy będą przystępowali do egzaminu maturalnego w 2023 roku. Zawsze lepiej wcześniej powiedzieć, co czeka młode osoby, niż potem borykać się z różnego rodzaju trudnościami czy pytaniami. Dla nas jest to szansa spotkania się z młodymi osobami, bezpośrednio przekazania, na co powinni zwrócić uwagę już bardzo szczegółowo podczas przygotowań do poszczególnych przedmiotów, które będą zdawali podczas swojego egzaminu maturalnego. Jest to szansa spotkania się z dyrektorami szkół, z nauczycielami, czyli de facto dobrego, sprawnego przygotowania się do przeprowadzenia egzaminu maturalnego. Mam nadzieję, że te nasze wystąpienia we współpracy z organizatorami, z Fundacją Perspektywy pomogą młodym osobom przygotować się w taki sposób do egzaminu maturalnego, który w sposób satysfakcjonujący pozwoli im te wyniki osiągnąć. Każda forma docierania, informowania, upowszechniania informacji o egzaminie maturalnym i o czekających maturzystów, czy zmianach, czy w ogóle tym wszystkim, co ich czeka, na pewno jest formą godną poparcia, stąd obecność Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży na salonach maturzystów.